Dzięki. Siemano, widzu, bardzo serdecznie Cię witam na kolejnym odcinku. Dziś troszkę na dłużej zajmę Wam początek filmu. Wiadomo, później będzie wszystko tak, jak miało być, tylko na samym początek ogarniemy sobie szybki... opening. Tak. Przyszła dzisiaj do mnie paczka, z której jestem mega zadowolony. Jest to paczka od SteelSeries. Dostałem od nich sprzęt, żeby ulepszyć moje stanowisko zdecydowanie, ponieważ grałem na jakichś takich, no nie będę mówił na jakim sprzęcie, grałem na jakimś tam sprzęcie, który niby nie był zły, ale był taki mocno średni. Zawsze uważałem, że SteelSeries jest dobrą firmą i cieszę się, że teraz dzięki temu, że nagrałem na YouTubie, mogę taką paczkę dostać i ją otworzyć od razu na samym początku. Zanim przejdziemy do otwierania tej paczuchy, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Będzie mi mega miło, jak zasubskrybujecie też kanał, bo tu się rozwijamy. Lecimy do 100 tysięcy subskrypcji już niedługo, więc mam nadzieję, że uda nam się to w miarę szybko wbić i tyle. Dobra, uwaga, otwieramy tą paczkę, bo jestem mega podjarany. Już czekałem, nagrywałem chyba dzisiaj z kilka odcinków już, zanim otworzyłem tą paczkę, bo chciałem zrobić to porządnie i nie mogłem, ale tak się nie mogłem doczekać strasznie, aż to otworzę, więc jestem mega szczęśliwy, że mogę w końcu to zrobić. Jak widzieliście, fajny wstęp był, fajny wstęp? Mi też się podobał. O nie, widzę to już, dobra, uwaga, otwieramy po kolei. O, to jest to! Tego mi trzeba było. Jasny widz. Dobra, uwaga, lecimy po kolei, co jest w paczuszce? Arktisy piątki, podkładka pod myszkę, więc uwaga, kolejna rzecz. O kurczę, pierwszy raz to widzę, nigdy tego nie miałem, więc cieszę się, że w końcu mogę mieć. To się nazywa Mouse Bungee. Nie! Co ty gadasz? Ej, dobra, to jest stojak na słuchawki. Jaki kozak, jaka kozak rzecz, naprawdę. Klawiatura teraz, no, kurde. Właśnie dlatego mówię, że mój sprzęt był taki okej, ale nie do końca. Bo to, co tu jest. Ja. Dobra, uwaga, pokazuję. Apex 7, klawiatura. Będę testował, będę. No i ostatnia rzecz, czyli myszeczka. To jest to, co dostaliśmy od SteelSeries. Przede wszystkim chciałem bardzo serdecznie podziękować SteelSeries za tą paczuchę, ponieważ napisałem, że potrzebuję sprzętu i napisałem tylko o słuchawki, bo potrzebowałem tak naprawdę najbardziej tylko i wyłącznie słuchawek. Też wam powiem zaraz, dlaczego potrzebowałem słuchawek. A dostałem bardzo miłą wiadomość zwrotną, bardzo mega fajnie się mną zajęli i mega otwarcie podeszli do sprawy i dostałem taką paczkę, czego się nie spodziewałem. Ja byłem gotowy odebrać tylko słuchawki, nie? A tutaj dostałem taką rzecz. O dobra, czekajcie, bo ja to... źle to otwieram chyba. Ohohoho! To jest to! Idealne słuchawki dla mnie, naprawdę. Po pierwsze, wytłumiają super, bo już to czuję, że o wiele mniej słyszę, więc fajnie, że fajnie wytłumiają. Dodatkowo mają, tak jak mówię, materiał od środka, to wam tutaj mogę pokazać jakoś tak, o. Jest materiał od środka, co sprawia, że nie będą mi się pocić uszy. No i ten pasek tutaj, to jest tak wygodne. Tak naprawdę... nie czuję, że masz słuchawki na głowie. Coś pięknego. Robię cięcie. Idę poukładać to wszystko, tak żeby to już wszystko siedziało mi tutaj tak jak należy. I zaraz wracam do was, jak już to wszystko rozpakuję, jak to już wszystko będzie siedziało na stanowisku i wam to wszystko pokażę. Tak to ostatecznie wygląda. Trochę z kablami tutaj będę miał problem, no bo ale to jest od słuchawek, więc to jest takie manualne, musi być. Że tak to ujmę, tu podpięte do interfejsu, ponieważ tak musiałem to podpiąć, bo tak używam po prostu tego, inaczej ten interfejs nie miałby sensu. Tu myszeczka ze SteelSeries jest bardzo fajna, fajnie leży w ręce. Podkładaka, jak widać, się świeci, jest taka elastyczna, więc też jest spoko. No i klawiaturka, bardzo fajna klawiaturka, tu jest takim matowym, więc fajnie się trzyma łapa. No i fajna podświetlana, ładnie to wygląda, naprawdę potężnie wygląda ta klawiatura, więc mi się ona naprawdę mega podoba. Dziękuję bardzo SteelSeries za taki sprzęcior, jest mi mega miło, że mogłem coś takiego dostać. Słuchajcie, właśnie montuję odcinek i słuchawki, wszystko, myszka, klawiatura super się sprawują, jest perfekcyjnie, więc jak najbardziej sprzęt polecam. I też w związku z tym jest link w opisie, który przerzuci was bezpośrednio do strony SteelSeries i tam będziecie mogli sobie... prawda, pooglądać jakieś rzeczy, jeżeli będziecie zainteresowani, jeżeli byście chcieli coś kupić, jeżeli potrzebujecie może coś, jakiś sprzęt, to w opisie macie, prawda, link. Możecie pójść zobaczyć, co takiego jest na stronie SteelSeries i może coś znajdziecie dla siebie. Kończę unboxing, zapraszam was bardzo serdecznie do oglądania odcinka z Minecrafta. Będę was informował na bieżąco, jak sprzęcior się sprawia, ale jak już na to patrzę, to ja wiem, że jest dobrze. Więc lecimy z Minecraftem, miłego oglądania.
Davik, nie wierzę, że ona to zrobiła. Co takiego? Zdradziła mnie. O kurczę. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson i w dzisiejszym odcinku musimy rozwiązać bardzo ważny problem, a mianowicie moja dziewczyna po raz kolejny mnie zdradziła. Nie podoba mi się to strasznie, nie podoba mi się, bo tak nie może być na normalnym świecie. Ale na samym początku możecie zostawić łapkę w górę, wbijmy 6000 łapek w górę i wracuje kolejny odcinek z Palionowa, w którym będziemy rozwiązywać takie problemy właśnie, no bo widzę, że tutaj z takich problemów nie da się nigdy wyjść cało. Poza tym, słuchajcie, wróciliśmy do serii Lego wraz z Davikiem, który też dzisiaj będzie na odcinku, tylko tam u siebie czeka w domku. W każdym razie wróciliśmy z Lego, więc jest na Szczypson Plusie już odcinek, jak to teraz oglądacie, to już jest odcinek z Lego, ale zanim obejrzycie mój odcinek, koniecznie wbijcie do Dave'a, bo wczoraj wrzucił on odcinek i u niego na kanale Dave Plus jest odcinek, który poprzedza mój odcinek, więc musicie, wiecie, po kolei, żeby wiedzieć, o co chodzi, nie? No i w każdym razie, co tam jeszcze? No i tyle w sumie. Tam też będzie Minecraftik z tego serwera drugiego, ale to musimy się rozpędzić, bo mamy strasznie dużo do roboty, strasznie dużo rzeczy jest do zrobienia i tak ciągle jest coś. Dobra, nieważne, w każdym razie idę po Dave'a, on sobie tutaj truchta. Halo Daveson, dzień dobry. Elo. Tak jak już rozmawialiśmy sobie przed odcineczkiem. No, stary, ona mnie zdradziła. Ja nie wiem, ja... Wiesz co? Chodź może pokażmy, ale... widzom, jak mnie zdradziła, bo... Dobra. Wydaje mi Dobrze. Się, że ludzie nie wiedzą, bo to było u ciebie na odcinku, Dobrze. No ty wiesz. A jeżeli ktoś nie wie, no to, to powinniście pójść zobaczyć do... O kurczę, poczekaj, bo ja tutaj jestem w jakimś kaktusach. Powinniśmy Zapraszam, zobaczyć. Chodź. Dobrze, Daveson. Ej, kurde, co tu było? Kurde, bomba. Oho. Ups. Bomba. No to, chyba mamy już Dobra, karę trudno. Za sobą. Chyba mamy trudno, już karę trudno. Za sobą. Dobra, no to cóż. Czasem nieważne. Czasem tak bywa. Zobacz, tu jest niż Dobra, niż. Tu jest. Patrzcie. To jest mój on. Chłopak. Mój chłopak, czyli tak mogła napisać tylko i wyłącznie Emilia, że to jest jej chłopak i to jest jeszcze u niej w domu, więc mi się to strasznie, strasznie nie podoba, że jest jakiś tutaj mój chłopak. Ja wiesz co proponuję, Davik, chodź, czekaj, żeby on no. nie słyszał. Żeby on nie słyszał. No, no. Czekaj, teraz na pewno nie usłyszę. Chodź tutaj. Tu zagłuszę no. nas portal. Okay. Ja bym go gdzieś schował. Zamurowałbym go gdzieś w jakiś tych, albo do portalu go wrzucił. Płyta. Dobra, już myślałem, że po tym TNT tu miałeś zaplanowane, że nie, tu przyjdziemy. Spokojnie, amigo. Dobra, no to możemy go wrzucić do portalu. Chodź. Tylko czekaj, bo ja go tutaj przyciągnę przez te drzwi. Ty, ale no, go się da na linkę z tego? Da się. To czekaj, to masz jak linkę się jakąś? Jak się robi? Ja właśnie nie wiem, czy się w ogóle da zrobić linę, wiesz? Czekaj, ja się kopnę na chatkę. Poszukam tutaj, czy ona może ma jakąś linę. Ale nie, ja, wydaje nie, mi się, ja mam że... na chatce, ja mam na chatce. Masz? Dobra, to czekaj. Kurde, no. ale nie mogę tu wyjść, bo jakiś kurde... Boże, ale ona Ale jest... czekaj, bo szukam tu u niej na tych, może ona też coś będzie miała. Nie, ona na pewno nie ma. No, widzę właśnie, że jest taka bida tutaj trochę u niej, no trudno. No, ale potrzebujemy, stary, wiesz, zaciągnijmy go do tego netheru i on będzie się tam w netherze, kurczę, kąpał. Czekaj, kurczę, muszę iść na chatę, bo... Ach, na pewno to gdzieś tam miałem, chwila. Dobra, to ja jeszcze pójdę zobaczyć do siebie, bo może jakbyś ty dobra, nie miał, to ja dobra, zobaczę, dobra. Czy ja przypadkiem nie mam. I go wtedy zamkniemy, a tam w netherze to jeszcze proponuję, żebyśmy go do lawy wrzucili, bo mi się to nie podoba, że on tak postąpił. Dobra, jak można w ogóle nie swoją dziewczynę tak... Tak kurde brać, nie? Ej, no jest... ja nie mam też, Daveson. Ja mam. Masz? O, dobrze, to super. Mam, w skrzynce miałem, chodź. Dobra, to już lecę. Miałem 4, więc spoko. Więc o, dobra, to... Daj mi jedną, wystarczy jedną mi jedną. Na razie i w razie czego jak się zepsuje, to wiesz, to następną. Dobra, to dobra, pęknąć, dobra. No ta, bo to jest jednak potężny golem. To jest jednak, no siłacz, nie? Pudzian. No kurczę, ale powiedz mi, czekaj, musisz mi coś powiedzieć, chodź. Znaczy, no. tutaj patrz, staję koło niego. Przecież ja mam grube ręce w porównaniu do tego, on ma tylko klatę zrobioną, widzisz to? Ale wiesz co, z klaty jest 90% ciosa. Więc to nie jest takie proste, jak Dobra, czekaj, wydaje. Ale musimy go w tą stronę zaciągnąć. Tutaj, no, tutaj, ale no, musisz, czekaj, bo tu musisz to rozkopać, żeby tu było miejsce jakieś. Będziemy rozkopać jej połowę domku? No dobra. No dobra, no to naprawimy jej to zaraz, żeby nie wiedziałam. Pomyśli sobie, że się ten siłacz przeciskał tam. Pudzian. Wow. Kto podnosi większe ciężary? Jakiś debil w dźwigu czy pudzian? Dobra, czekaj, biorę go. Chodź czekaj, tu. Bo on spadnie. Nie, no co ty? Dobra. Chyba aż tak. O nie, a tu no. przyjdzie? Oj, sorry. O, ale dostał bombę. Oj, sorry. Podoba mi się bicie tego frajera po głowie. Dobra, czekaj, bo już tutaj mam... Już prawie, czekaj, ja zrobię, wiesz co zrobię? No. O nie, nie jestem w stanie tak tego zrobić.
Dobra, czekaj. Ja nie wiem, jak ona wiesz co, ja na chwilę z nim do Netheru pewnie będę musiał wejść. Chociaż, nie, czekaj. Przepchniemy go. Dawaj, przepychamy. Czekaj. Chodź tu, bo już się tutaj akcja kręci. Już? O kurde, coś ty zrobił. To tak było, nie? Nie. Dobra, tam. Czekaj, przepycham. O dobra. Poszedł. Jak płonęło to było go. Zrobione? Czekaj, no nie pamiętam. Dobrze jest. Wiem, że tu było jest. Tak. Masny kręg. Chyba. Ten murek tutaj zdecydowanie pasuje. Dobra, tak. Palisz to, ona cię zrodziła. Ale to nie ten murek, czekał? Czekaj, tu były te płotki. A masz drugi nie. Płotek? Proste, że mam, mordo. Dobra, nie wiem, a... Dobra, no wygląda to prawie dobrze, tak jak było. Dobrze, dobra, co idziesz za nim? No dobra. A, no do lawy go. A, no ta, do lawy, zapomniałem, że go trzeba do lawy wrzucić. A, wow, no to... wow! Ty! On się sam zabija. Ratujmy go. Ty, no, bo on... O, żyje. Ale poturbowany. Czekaj. O, dobra, wyszedł. No dobra, ale on już jest tak naprawdę, ty, bo on spadnie z wysokości, to już jest jego koniec. No pa. Nie da się za to, że podrywałeś moją laskę. Wow, jak go powiesił. O kurde, nie chciałem tego zrobić. O kurde. Jak to teraz puścić? O nie, Linka się urwała. O kurde, i co? Przeżył to, stary, on jest na dole, przeżył to. Ej, faktycznie. Jaki potężniak. Jak to się wydarzyło? Czekaj, ja go z łuku dojadę. Dobra, dawaj. Nie ominął, dobra, uwaga. Pali się. Już jest dawaj. Blisko. O nie, przeżył to, jaki on jest potężny. No widzisz, nie wzięła sobie byle kogo. Dobra, o, nie. Pokonany, dobra. dawaj, wracamy z powrotem. Jeśli przyjadą, to kurde, będzie przypał. Nie przyjadą, raczej nie zdążą. Wracaj. Dobra, o nie! Wracam. Dobra, spoko, dobra, jesteśmy tutaj. Wow, dobra, te portale to nas tak rzucają po całości. Raz tu, raz tam. O kurde, czekaj, bo cię goni cię mały. Nie, spoko, ja nie mam miecza, stary, ja się nie mogę bić, bo ja nic nie mam przy sobie, wiesz? Ja muszę do bazy uciekać, jak jakiś... Dobra, to dawaj, wracamy z powrotem. Dobra, stary, no zrobiliśmy wszystko, co trzeba było, zemściliśmy się na nim, za to, że podrywa moją dziewczynę. Ale teraz pytanie, co z nią, bo ona, wiesz, się zgodziła na to, trzeba będzie z nią poważnie porozmawiać. No. Trzeba będzie zarzucić jej parę argumentów. No, ja myślę, że tu będzie, wiesz co, potrzebne? No. Rozprawa sądowa. Mi się wydaje, że kick, ale rozprawa też, no. No. Dobra, to dobra. Się zrobi stąd i będziemy się sądzić. Tak, tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Trzymajcie się, na razie. Opa. No.